Wszyscy specjaliści od podcastów, blogów czy szerzej od tak zwanego content marketingu przekonują, żeby przy tworzeniu treści przede wszystkim odpowiadać na pytania swoich słuchaczy, czytelników, odbiorców, klientów itd., itd. I mają słuszność. Tymczasem ja z niewiadomych dla mnie samej powodów bardzo długo zwlekałam z nagraniem tego właśnie odcinka, czy chociażby z napisaniem artykułu na blog. Poruszającego właśnie ten temat, i zupełnie nie wiem dlaczego. Pytanie o to, jak zostać korektorem, trafia na moją skrzynkę mailową dosłownie kilka razy w tygodniu, a w okresie przed startem kolejnej edycji Akademii Korekty Tekstu, czyli mojego kursu online przygotowującego do zawodu korektora, takie pytania pojawiają się kilka albo nawet kilkanaście razy dziennie. Myślę więc, że to dobry czas, dobry moment, żeby wreszcie przestać odwlekać i odpowiedzieć wprost na to pytanie. A ponieważ wśród moich talentów, według badania Galupa, na pierwszym miejscu jest dyscyplina, a tuż za nią kroczy sobie analityk, to odpowiedź na to pytanie będzie podana w punktach. Zapraszam Was więc na odcinek podcastu, w którym podam Wam 5 kroków. Które należy poczynić na drodze do zawodu korektora. Daj się zabrać za kulisy świata książek i tekstu. Zobacz, gdzie się kryją błędy i przekonaj się, czy korekta to zawód dla Ciebie. Nazywam się Ewa Popielarz i od 2006 roku jako redaktorka i korektorka zmieniam teksty na lepsze. Stworzyłam Akademia Korekty Tekstu kurs online przygotowujący od A do Z do zawodu korektora prowadzę webinary, organizuję wyzwania i quizy i zrzeszam miłośników poprawności językowej wokół moich kanałów na facebooku i instagramie więcej o moich inicjatywach przeczytasz na stronach ewapopielarz.pl i kurskorektytekstu.pl a teraz zapraszam Cię do wysłuchania kolejnego odcinka podcastu po drugiej stronie książki Odcinek osiemnasty. Jak zostać korektorem? Metoda pięciu kroków. Do tytułu tego odcinka, a właściwie pod tytułu tego odcinka wkradła się pewna nuta no megalomanii, to o czym będę wam mówić, nie jest żadną metodą. To po prostu droga. To po prostu pięć kroków, które rzeczywiście trzeba w moim przekonaniu postawić na drodze do zawodu. Korektora. Trzeba przejść przez tę ścieżkę, żeby móc nazywać siebie korektorem, korektorką. Czasem uda się niektóre kroki delikatnie ominąć, czasem uda się coś przyspieszyć, ale jestem przekonana, że te pięć punktów, o których zaraz usłyszycie, pozwoli Wam zdobyć nowy zawód lub poczuć się pewniej w tym zawodzie. Który już sobie obraliście. A mowa oczywiście o zawodzie korektora. Krok pierwszy. Źródła drukowane. Mam nadzieję, że się nie zdziwicie, jeżeli powiem, że zacząć trzeba od nauki. Od nauki. Nie od zdobywania zleceń, nie od zastanawiania się tego, w jaki sposób napisać CV, ale od nauki. Tego kroku nie da się przeskoczyć. Niestety pokutuje takie przekonanie o zawodzie korektora, że w zasadzie każdy może to robić, że to nie jest nic trudnego, przecież każdy z nas potrafi czytać, każdy z nas widział kiedyś w życiu jakąś literówkę, co niektórzy nawet twierdzą, że znajdują je w każdej książce i być może tak rzeczywiście jest. Mówią, że wszędzie widzą błędy, że wszędzie widzą literówki, więc na pewno będą dobrymi korektorami, a skoro tak czytają książki, to dlaczego by nie zacząć na tym zarabiać? I to nie jest takie głupie pytanie. Oczywiście może to być przyczynek do tego, żeby zacząć swoją karierę w zawodzie korektora, ale trzeba mieć na uwadze, że ta droga wcale nie będzie taka łatwa. Wielokrotnie. Słyszałam zdanie typu pani Ewo albo Ewa, słuchaj, ja naprawdę wszędzie widzę literówki, będę dobrym korektorem, będę dobrą korektorką. I często zdarza się, że z taką osobą spotykamy się potem na kursie, na przykład w Akademii Korekty Tekstu, czy na jakimś mini szkoleniu, czy na jakimś webinarze, czy po prostu wymieniamy korespondencję mailową. I okazuje się, że te literówki dostrzeżone w tekście to jest w zasadzie jakiś mały pikuś, mały szczyt góry lodowej, pod którą kryje się. Mnóstwo zasad, reguł, to zależy z o których trzeba wiedzieć, o których trzeba pamiętać, na które trzeba zwracać uwagę w czasie korekty czy redakcji tekstu, i w porównaniu z nimi, z tą całą górą lodową, te literówki to jest naprawdę nic wielkiego. Jednym słowem. Niezależnie od tego, ile literówek zobaczyliście w ubiegłym tygodniu na plakatach, czy ile wyłapaliście ich w książkach, i tak musicie zacząć od nauki. Powiem więcej, zaczniecie od niej, będzie wam ona towarzyszyć w trakcie zdobywania kompetencji w zawodzie korektora, będzie wam ona towarzyszyć wtedy, kiedy już zaczniecie nawet zarabiać na korekcie i redakcji tekstu, i nigdy tego procesu nie zakończycie. W związku z tym przyda się wam zapewne zasada, o której przeczytałam w książce Stevena Pressfielda do roboty. Jest to zasada trzech źródeł. Wybierzcie sobie trzy źródła, z których będziecie czerpać wiedzę. Przeczytajcie je, opanujcie, nauczcie się tego, co tam zostało napisane, a potem już bierzcie się do roboty, do działania. Nie szukajcie kolejnych i kolejnych źródeł, bo znajdziecie je, bo jest ich setki, tysiące. Będziecie mogli cały czas kupować nowe książki, wyszukiwać nowe blogi, chodzić na nowe webinary, wysłuchiwać kolejnych podcastów, ale jeżeli się tak zapętlicie w tym procesie nauczania, to nigdy nie przejdziecie do czynu. Zostaniecie na etapie gromadzenia wiedzy i nigdy nie wykorzystacie jej w praktyce. Dlatego właśnie narzucenie sobie takiego limitu trzy źródła a potem już działam może bardzo pomóc, bo pokaże Wam jasny punkt, przy którym trzeba będzie się zatrzymać i przejść od teorii do praktyki. I spokojnie, te wszystkie nakupione słowniki, te wszystkie zapisane w zakładkach przeglądarki artykuły, i tak sobie przeczytacie. Będziecie się cały czas uczyć, już o tym zresztą wspominałam, ale nie blokujcie się tym, nie gromadźcie tej wiedzy w ilościach takich, które będą wręcz nie do przetrawienia, bo najważniejsze w tym wszystkim jest to, że uczycie się tego wszystkiego po to, żeby wykorzystać tę wiedzę w praktyce. A jeśli już macie wybrać trzy źródła drukowane, jak mówi ten krok, ten pierwszy krok na drodze do zawodu korektora, to ja wam zaraz podpowiem jakie to mogą być źródła. Dobrze by było, żeby na waszej korektorskiej czy korektorskiej insp. półce stanęły te trzy książki. Przede wszystkim Polszczyzna na co dzień pod redakcją Mirosława Bańki ewentualnie możecie ją zastąpić na przykład słownikiem poprawnej polszczyzny. We wprowadzeniu do słownika będą mniej więcej te same zasady, które znajdziecie w Polszczyźnie, ale ona ma ciut większy font i myślę, że będzie wam wygodniej się z niej uczyć. Poza tym jest ciut mniejszą i lżejszą cegłą niż wielki słownik poprawnej polszczyzny. W tej książce znajdziecie wszystko o poprawności językowej, a przynajmniej wszystko to, co warto wiedzieć na początek. Nie będzie nam oczywiście wszystkich niuansów, wszystkich tych zależizmów, na które traficie później w praktyce, ale to jest rzeczywiście taka baza, podstawa, od której należy wyjść. Polszczyzna ma też swój odpowiednik w świecie online, ale o nim powiem, jak przejdziemy do drugiego kroku. Druga książka ze źródeł drukowanych to edycja tekstów Adama Wolańskiego. I tutaj też znajdziecie wszystko, co należy wiedzieć, ale nie tyle o poprawności językowej, co o poprawności edytorskiej. Edycja tekstów Adama Wolańskiego jest często nazywana Biblią korektorów i nie bez powodu, bo naprawdę tę książkę warto przeczytać od deski do deski. Czym się różni edytorstwo od poprawności językowej? Pokażę Wam to na przykładzie liczebników. W Polszczyźnie na co dzień o liczebnikach dowiecie się. Tego, jakie wyróżniamy ich rodzaje, że są liczebniki główne, że są liczebniki porządkowe, liczebniki zbiorowe i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Dowiecie się, jakie zapisywać, jakie odmieniać. To będzie bardzo skomplikowany rozdział. Pewnie przeczytacie go kilkakrotnie, żeby chociaż po części go zrozumieć. W praktyce te wszystkie informacje nie będą Wam zawsze potrzebne, bo nie zawsze będziecie zapisywać liczebnik w wersji słownej. Ja w zapisie cyfrowym nie zawsze trzeba się zastanawiać, w jaki sposób one się odmieniają. Ale właśnie o tym, jak je zapisać, powie Wam edycja tekstów Adama Wolańskiego. Wolański powie Wam, czy liczebnik w tekście zapisać słownie, czy cyfrą. W jaki sposób zapisać liczebniki od 0 do 9, a w jaki sposób od 10 do 999, a w jaki sposób te jeszcze wyższe. Edycja tekstów odpowie Wam na pytanie, co zrobić z zakresami liczbowymi, jakie kreski pomiędzy nimi postawić, czy krótkie dywizy, czy długie półpałzy, czy wrzucić tam spacje, czy ich nie wrzucać, co zrobić z liczbami, przy których stoją jednostki itd., itd., itd w bardzo dużym skrócie i w ogromnym uproszczeniu polszczyzna są to zasady poprawności językowej natomiast edytorstwo są to zasady zapisu w tekstach różnego typu w bardzo bardzo dużym Uproszczeniu. I o ile z tymi pierwszymi zasadami językowymi raczej się nie dyskutuje, oczywiście, część z nich ma wyjątki, albo powiedzmy sobie szczerze, większość z nich ma wyjątki, czasem są jakieś to zależy my, W kółko używam tego słowa, ale to jest rzeczywiście, to zależy, to jest odpowiedź, która pada bardzo często w świecie korekty i w świecie poprawności językowej, chociaż wydawałoby się, że te wszystkie zasady są tak skodyfikowane, że wszystko jest jasne. Otóż nie wszystko jest jasne. Natomiast rzeczywiście z tymi zasadami językowymi rzadziej dyskutujemy. Natomiast zasady edytorskie to są w zasadzie zalecenia, to są zebrane reguły, które najczęściej się powtarzają i one mają swój sens, natomiast w określonych przypadkach i przy dobrej argumentacji można je złamać. Nauka tego argumentowania to też jest ważne zadanie korektora i to też jest ważna umiejętność, którą korektor powinien nabyć. Trzecia książka, należąca do źródeł drukowanych, to jest 497 Błędów Łukasza Mackiewicza. I to jest książka, od której w zasadzie powinnam zacząć, albo inaczej Wy powinniście zacząć, jeżeli jeszcze nie wgryzaliście się w ten świat korekty i poprawności językowej, bo to jest książka, którą możecie sobie czytać do poduszki. I absolutnie nie przesadzam. Nie jest to kompletny zbiór zasad językowych, natomiast na początek w zupełności wam wystarczy i co najważniejsze, znajdziecie tu po pierwsze przykłady inne niż w słownikach. Niestety ogromnym minusem wszelkich słowników wydawnictw oficjalnych, wydawnictw poprawnościowych takich jak Polszczyzna na co dzień chociażby, jest to, że każde z nich, każde z tych wydawnictw do danej zasady podaje w zasadzie te same przykłady. Więc jeżeli nie zrozumiecie, czym są przydawki równorzędne albo nierównorzędne, nie zrozumiecie tego na przykładach podanych w polszczyźnie, to wielki słownik poprawnej polszczyzny wam w niczym nie pomoże, bo tam będą te same przykłady. Natomiast u Łukasza Mackiewicza znajdziecie inne przykłady. A same zasady będą opisane troszkę mniej oficjalnym językiem, takim trochę bardziej dla ludzi. Łukasz udowadnia, że da się o poprawności językowej i o poprawności edytorskiej też, bo też, co nieco jest na ten temat w jego książce, że da się o nich mówić jak człowiek do człowieka, a nie jak językoznawca do językoznawcy. Z całym szacunkiem oczywiście dla wszystkich językoznawców. Krok drugi źródła online. Książki to jest bardzo piękna sprawa, słowniki bardzo ładnie wyglądają na półce, są kolorowe, mają często twarde oprawy i, i przepięknie się w biblioteczce korektora prezentują, ale na co dzień rzeczywistość jest taka, że w świecie korekty tekstu liczy się czas. Niestety jest to brutalne, ale prawdziwe. Jeżeli w trakcie pracy, w trakcie korekty, w trakcie redagowania tekstu będziecie musieli spędzić pół dnia na wertowaniu słowników, no to niestety, ale wynagrodzenie na koniec miesiąca nie spełni Waszych oczekiwań. Oczywiście na początku i tak będziecie spełniać pół dnia na wertowaniu, może nie tyle słowników, co różnych poradni językowych i stron internetowych i artykułów blogowych, nie wiadomo czego tam jeszcze, bo tego wszystkiego trzeba się nauczyć i wyszukać, i dojść do pewnych informacji, ale na pewno dużo szybciej uzyskacie wynik, kiedy wpiszecie hasło w wyszukiwarkę na stronie internetowej jakiegoś słownika, niż gdybyście musieli szukać tego samego hasła w wielu różnych wydawnictwach poprawnościowych drukowanych. W pierwszym kroku podałam Wam książki, które zbierają w jednym miejscu konieczne do opanowania zasady językowe i edytorskie. Natomiast, kiedy przyjdzie już co do czego i staniecie w obliczu poprawiania prawdziwego, żywego tekstu, to odpowiedzi na pytania, które się Wam wtedy nasuną, warto szukać online. I tutaj znów, pamiętając o zasadzie trzech źródeł, wymienię trzy strony internetowe, na które warto zaglądać. Tak naprawdę to najlepiej w ogóle nie zamykajcie ich w Waszej przeglądarce internetowej, bo one się będą bardzo często przydawały pierwsza strona sjp.pwn.pl. Wszystkie te adresy znajdziecie na mojej stronie ewapopielasz.pl pod 18 odcinkiem tego podcastu. Będzie tam spis źródeł i pełna transkrypcja tego odcinka. Więc jeżeli nie macie gdzie teraz tych stron zanotować, to zapraszam na stronę ewapopielasz.pl. Tam to wszystko znajdziecie sjppwn.pl. Tej strony w ogóle nie zamykam, a często nawet mam ją otworzoną w kilku różnych zakładkach, bo szukam różnych informacji. Po pierwsze, to jest bardzo wygodny słownik ortograficzny w wersji online. Po drugie, są tutaj także zebrane zasady, które poznasz dzięki polszczyźnie na co dzień. Po trzecie. I czasem, bardzo często wręcz najważniejsze, działa tutaj poradnia językowa, tak zwana poradnia PWN. Nigdy w życiu nie wysyłałam zapytania do poradni PWN-u, ale w zasadzie nigdy nie miałam takiej potrzeby, bo inni zrobili to już za mnie. Mam wrażenie czasem, że tam są odpowiedzi na wszystkie możliwe pytania, jakie korektor, czy ktokolwiek związany z językiem, człowiek, który cokolwiek pisze, albo ma jakiekolwiek wątpliwości językowe czy edytorskie, już kiedyś zadał. Jedyna trudność polega na tym, żeby wpisać w wyszukiwarce na stronie sjp.pwn.pl odpowiednie słowo kluczowe. I to czasem może sprawiać rzeczywiście problem i właśnie dlatego nie każdy, szczególnie na początku drogi korektorskiej, będzie w stanie w poradni PWN znaleźć odpowiedź na swoje pytanie. Trochę się to opiera na znajomości pewnych terminów. Językoznawczych czy mówiąc szerzej, związanych z poprawnością językową, trochę na praktyce. Jeżeli będziesz mieć, będziecie mieć jakiekolwiek problemy z wyszukaniem informacji, odpowiedzi na swoje pytania, nawet na stronie sw.pwn.pl, to kolejny krok, o którym za moment powiem, przyjdzie Wam z pomocą. Ale najpierw druga strona, wsjp.pl. To są pierwsze litery słów Wielki Słownik Języka Polskiego. Kropka. PL. Do niego sięgam, kiedy chcę sprawdzić na przykład odmianę danego słowa. Na stronie sjppwn też te słowa są odmienione, natomiast są zapisane bardzo skrótowo, często tylko kilka przypadków, na przykład jeżeli mówimy o rzeczowniku, same końcówki. Nie zawsze wszystkie możliwości są uwzględnione, o ile odmiana jest w miarę regularna. Natomiast na stronie wsjp Cała odmiana wszystkich wyrazów we wszystkich czasach, przypadkach, liczbach, trybach, rodzajach, przez co tam się dane słowo odmienia, jest wymieniona i można się upewnić, w jaki sposób dane słowo zapisać. I to jest pierwsza korzyść. Druga korzyść to jest tak zwana łączliwość składniowa. Oczywiście możecie sobie też kupić słownik łączliwości składniowej. Jest taki słownik na rynku, słownik dokładnie nazywa się Praktyczny Słownik Łączliwości Składniowej Czasowników Polskich. No ale właśnie, on dotyczy przede wszystkim czasowników, a właściwie tylko czasowników. Natomiast na stronie WSJP znajdziecie połączenia wyrazów, wzorcowe połączenia wyrazów wszelkiego typu. Więc jeżeli będzie się zastanawiać, czy powiedzieć potrzebuje słownik, czy potrzebuje słownika. Od razu mówię, że poprawna forma to ta druga. To wtedy wejdźcie sobie na stronę wsjp.pl i tam znajdziecie odpowiedź. Trzecia, ostatnia strona, w zasadzie działająca dodatkowo, to Dobrysłownik.pl. To jest coś w rodzaju połączenia pomiędzy SJP, WSJP i poradnią PWN-u, z dodatkiem jeszcze takiego aspektu życiowego. Znajdziecie tutaj słownik ortograficzny, również pełną odmianę wyrazów, bardzo często też połączenia składniowe, często też wiele haseł ma, jakieś dodatkowe informacje są tworzone i dodawane. Kolejne artykuły, natomiast tak, takie mini artykuły na temat poszczególnych słów. I co bardzo ważne, często brane jest pod uwagę, Właśnie ten życiowy kontekst, czyli uzus. Nie w każdym tekście będzie to przydatne, ale zdarzy się taka sytuacja, że na przykład traficie na tekst, w którym słowo live jest odmieniane. Na przykład, w zdaniu w tym roku przeprowadziłam 12 liveów. Wejdziecie sobie na stronę sjppwn.pl i ona wam powie, że słowo live jest nieodmienne. No i teraz pytanie, czy muszę to zmienić i zapisać, napisać, w tym roku przeprowadziłam 12 live, czy zmienić to na spotkania na żywo, czy zmienić to na webinary, czy jeszcze na cokolwiek innego, a jeżeli autor się uprze, że on chce użyć słowa live i chce je odmienić, bo tak się mówi. No, to co wtedy zrobić. I wtedy dobry słownik wam powie, że rzeczywiście w praktyce to słowo jest już odmieniane, tylko słownik jeszcze nie nadąża, oficjalny słownik jeszcze nie nadąża za rzeczywistością. I dlatego ten dobry słownik warto mieć na podorędziu, żeby sobie tam czasem doszukać pewnych informacji. Przy czym ta strona jako jedyna z tych trzech, które tutaj podałam, jest. Częściowo płatna. Jest wersja darmowa, ale informacje w niej są okrojone. Nie będziecie mieć dostępu do wszystkich artykułów i do wszystkich treści. Natomiast opłata roczna wynosi zaledwie tam kilkadziesiąt złotych, więc myślę, że warto zainwestować. Krok trzeci: wsparcie w grupach na Facebooku. Po części już ten krok zasygnalizowałam, kiedy mówiłam o trudnościach w wyszukiwaniu haseł w poradni PWN-u, a teraz rozwiniemy ten temat. Wydawałoby się, że korekta to jest zawód dla introwertyków, może nawet samotników, i rzeczywiście po części tak jest. Korektor to jest człowiek, który siedzi w fotelu i jakieś te teksty poprawia i niekoniecznie ma na co dzień kontakt z wieloma różnymi ludźmi. Ale. Jeśli po wysłuchaniu tego podcastu do tego momentu już zaczęła Cię boleć głowa od tego wszystkiego, co należy zapamiętać, czego należy się nauczyć, od tych wszystkich trudności, które Cię czekają na drodze do zawodu korektora, to zapomnij na moment o tym, że lubisz zaszyć się w fotelu z książką i pomyśl o tym, żeby wyjść do innych ludzi. Do innych ludzi, którzy są w takiej samej sytuacji jak Ty. I tutaj z pomocą przychodzą grupy. Grupy na Facebooku, bo to jest w tym momencie źródło, które w najłatwiejszy i najbardziej zorganizowany sposób zrzesza przedstawicieli na przykład danego zawodu. A wsparcie w zawodzie korektora jest naprawdę, naprawdę bardzo ważne. Właśnie dlatego w Akademii Korekty Tekstu. Jednym z kluczowych punktów, jednym z kluczowych miejsc jest wcale nie panel kursowy, w którym znajdują się wszystkie informacje, PDF-y, nagrania audio, wideo, ćwiczenia, tylko grupa na Facebooku. Wszystkich kursantów Akademii Korekty Tekstu zawsze zachęcam do tego, żeby założyli konto na Facebooku choćby tylko po to, żeby dołączyć do tej grupy, bo naprawdę Wsparcie innych osób, które uczą się tych samych treści, które mają takie same problemy, które mają takie same pytania, które tych samych rzeczy nie rozumieją, jest niesamowicie ważne. Można zadać pytanie, można zrobić burzę mózgów. Jeżeli nikt z nas nie będzie znał odpowiedzi na to pytanie, to przynajmniej spróbujemy dojść do tego, która z odpowiedzi jest najbardziej prawdopodobna. Wspólnie pogrzebiemy w tej poradni PWN i spróbujemy wyszukać odpowiedzi na nasze pytania. Dlatego właśnie w kursach korekty, kursach internetowych, to, że uczymy się wspólnie, jest tak bardzo ważne. Ale nawet jeżeli nie uczestniczysz w tego typu kursie, możesz wyszukać na Facebooku grupy, które zrzeszają korektorów, ludzi związanych z pisaniem, ludzi słowa. Nie traktuj ich tak jakby byli twoją konkurencją. Owszem, oni uprawiają ten sam zawód, są przedstawicielami tego samego zawodu albo pretendują do bycia przedstawicielami tego samego zawodu co ty, ale tekstów starczy dla wszystkich. Być może część z nich w ogóle nie będzie się parać tymi tematami, które interesują ciebie, albo nawet jeżeli będą robić te same teksty z tej samej tematyki co ty, to naprawdę więcej jest na świecie osób, które teksty Piszą, niż osób, które teksty poprawiają, i pracy nie zabraknie dla nikogo. Traktuj te osoby i te grupy jako miejsca, gdzie są ludzie, którzy mają te same problemy co ty, z którymi możesz współpracować, z którymi możesz wymieniać się doświadczeniami i których możesz zapytać o to, czego nie będziesz wiedzieć, co do czego będziesz mieć jakieś wątpliwości. Tylko teraz uwaga. Dobrze wybierz te grupy, w których zatrzymasz się na dłużej. Jest kilkanaście, kilkadziesiąt, może nawet więcej grup zrzeszających korektorów, redaktorów na Facebooku. Masz więc wybór. Dołącz do nich, poobserwuj co tam się dzieje i przede wszystkim sprawdź, jaka jest atmosfera w tych grupach. Niestety, cały czas jeszcze. Pokutuje takie dziwne przekonanie, że jak komuś wytkniemy błąd w poście, który napisał, w poście z pytaniem, które zadał, to w zasadzie to nie wiem to, co, bo nie wiem, co myślą sobie osoby, które te błędy wytykają. Czy chcą kogoś czegoś nauczyć, czy chcą pokazać, że one wiedzą lepiej i myślą, że. Będzie przechodził obok jakiś autor, który zobaczy: o, ten co zadał pytanie to się nie zna, ale ten co wytknął błąd, o, ten jest dobrym korektorem, do tego napiszę, jak będę mieć już skończoną książkę. Nie wiem, co takie osoby myślą, natomiast wiem, że atmosfera w grupach, gdzie wytyka się w sobie wzajemnie błędy, nie sprzyja ani uczeniu się, ani kreatywności, ani pomocy wzajemnej. Właściwie to niczemu nie sprzyja. Na szczęście są miejsca, gdzie do takich incydentów nie dochodzi, a jeżeli dochodzi, to są one szybko tłumione w zarodku, i osoby, które do tych grup należą, mogą się czuć bezpiecznie. Polecam Ci znów, oczywiście, trzy takie grupy. Tak jak mówiłam, jest ich więcej. Możesz odwiedzić różne z nich i samodzielnie zadecydować, w której jest ci najlepiej, w której najlepiej się czujesz, z którymi osobami jest ci po drodze. Ja polecam ci trzy grupy. Nieskromnie zacznę od grupy prowadzonej i założonej przeze mnie od grupy pod nazwą po drugiej stronie książki. Jest to grupa na Facebooku, jest tam aktualnie, czyli pod koniec 2021 roku, prawie 5 tysięcy osób. Codziennie w grupie pojawiają się różne, przeróżne pytania, kilka, kilkanaście pytań na różne tematy językowe, edytorskie, związane z kulisami pracy korektora, z wyceną, z jakimiś kwestiami technicznymi. Są też pytania o współpracę, ogłoszenia od wydawców, serw publisherów od różnych firm, instytucji, więc można też wyszukiwać tam zlecenia, ale nawet jeżeli nie znajdziesz tam żadnego zlecenia czy darmowego, czy płatnego, czy jeszcze jakiegokolwiek innego, to na pewno wiele się nauczysz i na pewno poczujesz że masz do kogo się zwrócić z pytaniami, które na 100%, to jestem Ci w stanie zagwarantować, pojawią się na Twojej drodze do zawodu korektora. Pozostałe dwie grupy to grupa Zapanuj nad słowami prowadzona przez patrycję Bukowską i grupa kropki łączą, grupa Kasi i Tomasza Bocheńskich. w nich też znajdziesz osoby, które z chęcią Pomogą ci znaleźć odpowiedzi na dręczące cię korektorskie pytania. Krok czwarty: praktyka. Prawda jest taka, że teoria, której nie wprowadzisz w życie, będzie bezużyteczna. Oczywiście można się uczyć dla samej sztuki, dla samej przyjemności zdobywania wiedzy, ale jeżeli chcesz pracować w zawodzie korektora, no to w pewnym momencie trzeba będzie przejść od teorii do praktyki. I niestety bywa, że jest to krok najtrudniejszy. Znów pokutuje przekonanie, że zawód korektora to zawód dla introwertyków. I mało mówi się o tym, że korektor zanim usiądzie w tym fotelu z książką czy z komputerem i zacznie poprawiać tekst, to musi znaleźć kogoś, kto ten tekst mu przekaże do korekty, czyli musi pomachać do świata i powiedzieć: "Hej, jestem korektorem, jestem korektorką, poprawię twój tekst." Oczywiście to coś, z czym korektor zasiądzie w swoim fotelu, to nie musi być książka, bo korektorzy nie pracują tylko z autorami beletrystyki czy poradników. Korektorzy poprawiają teksty na blogi, teksty do mediów społecznościowych, poprawiają gry planszowe, instrukcje gier planszowych, poprawiają teksty na opakowaniach różnego typu produktów. Poprawiają prace dyplomowe, dokumenty, badania, ankiety, napisy do filmów, teksty, które będą później czytane, na przykład w audioprzewodnikach. Przeróżne, przeróżne teksty. W zasadzie korektor może pracować ze wszystkim, co ma litery. I znów wracamy do zasady trzech źródeł. Jeżeli już jesteś w trzech grupach na Facebooku, albo przynajmniej w jednej, jeżeli już masz za sobą lekturę trzech książek, o których mówiłam, a przynajmniej pierwszą pobieżną ich lekturę, jeżeli. Znasz trzy strony, o których wspominałam. Jeżeli już przekopałeś, przekopałaś się przez zasoby, poradni PWN i wiesz, co w trawie korektorskiej piszczy, to teraz, właśnie teraz jest dobry moment, żeby przejść od teorii do praktyki. A w zasadzie połączyć teorię z praktyką, bo tej teorii nigdy nie porzucimy, nigdy nie przestaniemy się uczyć. I już teraz już teraz przejdź do szukania osób, które mogą zlecić ci korektę swoich tekstów. Nie czekaj na mityczny moment, kiedy będzie ci się wydawać, że wiesz wszystko, bo ten moment nie nadejdzie. Musisz zacząć wprowadzać to, czego się nauczyłaś, nauczyłeś w życie. Jeżeli nie czujesz się jeszcze na siłach, żeby oferować swoje usługi odpłatnie, to pracuj za darmo, a właściwie inaczej. Za darmo to jest złe słowo. Pracuj bez wynagrodzenia finansowego, bo to nigdy nie będzie za darmo. Zyskasz doświadczenie, kontakty, może dobrą opinię, którą będzie można wpisać do portfolio czy umieścić na swojej stronie internetowej, może zyskasz jakieś polecenia w mediach społecznościowych, ktoś cię y, udostępni twoje konto na Facebooku, na Instagramie, poleci cię dalej. I to nie jest za darmo. To jest bardzo duża wartość takiej współpracy. Na początku studiów edytorskich pracowałam wolontaryjnie w kilku portalach internetowych, które zajmowały się na przykład recenzjami książek. Nie dostawałam żadnego wynagrodzenia za korekty tekstów, które wtedy robiłam, ale uwaga, z jedną z osób, która prowadziła te portale wtedy, współpracuję do tej pory. I to już nie są współprace pro bono, tylko normalne, płatne korekty. Nigdy nie wiesz, jak zaowocuje dana współpraca, dane zlecenie, którego się podejmiesz w cudzysłowie za darmo, charytatywnie czy w jakikolwiek inny sposób, jakkolwiek to nazwiesz, to zawsze zaprocentuje chociażby zdobytym doświadczeniem. Jeśli ten krok Cię cały czas przeraża, jeżeli nie wiesz, jak się zabrać za szukanie pierwszych zleceń, nawet tych właśnie pro bono, to wysłuchaj czternastego odcinka podcastu po drugiej stronie książki. To jest odcinek zatytułowany Gdzie szukać zleceń i jak je zdobywać? Czyli historię sukcesu kursantów, w zasadzie kursantek Akademii Korekty Tekstu, bo w tym podcaście wypowiadały się wyłącznie kursantki Akademii Korekty Tekstu. No i właśnie, znajdziesz tam historię wypowiedzi dziewczyn, które są już absolwentkami Akademii i które opowiadają o swoich początkach. Czasem naprawdę, naprawdę niewiele potrzeba, żeby zdobyć pierwsze zlecenia, ale jak się mam nadzieję, szybko przekonasz po wysłuchaniu tego 14 odcinka podcastu po drugiej stronie książki, wszystkie te historie będą miały jeden punkt wspólny, a tym punktem wspólnym jest inicjatywa. Gdyby te dziewczyny nie wysłały maila, gdyby nie powiedziały tej, tej i tej osobie, że wykonują korekty, to myślę, że. Nikt by do nich się z prośbą o wykonanie korekty danego tekstu nie zwrócił. No bo niby dlaczego? Nikt nie ma wypisanego na czole słowa: Hej, jestem korektorką. Możesz oczywiście przyjąć taką strategię działania, żeby sobie chodzić w czapce z napisem Jestem korektorem, jestem korektorką albo zrobić sobie jakiś tatuaż zamiast wysyłania maili i reklamowania się w internecie, ale myślę, że wysyłanie maili może jednak przynieść większą korzyść. Nie bój się tego. Zastanów się, co się może stać. Zobacz. Stawiasz pierwsze kroki w świecie korekty, tak? Nie masz żadnego doświadczenia, nie masz na razie żadnych zleceń. Dopiero zaczynasz. Decydujesz się wysłać mail do jakiegoś blogera, którego obserwujesz od dawna, znasz doskonale jego styl, znasz doskonale jego teksty, dobrze się czujesz w tej tematyce, widzisz, że te teksty wymagają ręki korektora, bo nawet będąc na początku swojej drogi korektorskiej widzisz, że a tu brakuje przecinka, a tu literówka, a tu jeszcze jakiś szyk nie taki, a tu trzeba by było troszkę stylistykę czy, czy zdania, czy strukturę zdania poprawić, a tu brakuje jakieś tam informacji. Informacji może warto by było ją dodać, a to jest troszkę przegadane, wiesz, że możesz temu blogerowi pomóc. Siadasz więc do komputera, piszesz mail, wysyłasz i co? Co się może stać? Może ten bloger w ogóle nic nie odpowiedzieć. Może. Może odpowiedzieć, że nie jest zainteresowany. Może. No i co? I będziesz cały czas w tym samym punkcie. Ale to nie jest przecież żadna tragedia. Nie cofniesz się, nikt ci nie zabierze pieniędzy z konta, będziesz po prostu w tym samym punkcie. A to jest punkt, z którego możesz już iść do przodu. Ja bym powiedziała nawet więcej: nie będziesz w tym samym punkcie, będziesz o pół kroku dalej, bo będziesz mieć już za sobą jeden napisany mail. Na podstawie tego jednego napisanego maila będzie można zdecydować, czy on był dobrze napisany, czy może warto by było w tym mailu jeszcze coś tam dodać, a może był przegadany, może warto by go skrócić. Masz już jakiś punkt zaczepienia, na, na którym możesz pracować. I teraz 10, 15, 50, 100 maili później znajdzie się ktoś, kto odpisze z odpowiedzią pozytywną. I wtedy dopiero zacznie się cała ta karuzela kręcić. Oczywiście rozumiem, że można się bać niemiłej odpowiedzi. Ktoś może się obrazić, ktoś może się oburzyć, że chcemy mu wytykać błędy, może tak być, może tak być. Niestety nie wszyscy jeszcze wiedzą, na czym polega korekta tekstu. Wbrew pozorom, świadomość tego, czym jest korekta, jest jeszcze naprawdę, naprawdę bardzo mała, a niestety ta powszechna praktyka wytykania błędów w internecie no, nie stawia korektora w dobrym świetle, bo taki autor może pomyśleć, że właśnie na tym będzie polegała praca korektora, że on jako autor mm, wysilił się napisać tekst, a teraz przyjdzie ktoś, to będzie mu wskazywał, tu źle, tu źle, tu źle, będzie to robić obcesowo, w niemiłym tonie i nikt nie chce być w ten sposób traktowany. To jest zrozumiałe. Natomiast oczywiście korekta nie polega na wytykaniu błędów. I cała nasza korektorów rola w tym, żeby o tym mówić, żeby pokazywać, czym jest korekta. No i przede wszystkim, żeby tych błędów rzeczywiście nie wytykać. No, ale rzeczywistość jest jaka jest i czasem faktycznie nie ma co tutaj wybierać świata i wybierać rzeczywistości. Trafisz na kogoś, kto mimo Twoich wysiłków, mimo wysłanego kulturalnego, grzecznego w tonie maila, odpowie niezbyt grzecznie, niezbyt przyjemnie. I to nie będzie miłe doświadczenie. Nie ma się co oszukiwać. Nie będzie to miłe doświadczenie. Ale czy to znaczy, że wobec tego. W ogóle nie należy wysyłać żadnych maili z propozycjami współpracy. Zobacz. Czy każdy lekarz, u którego miałeś miałaś okazję być w swoim życiu, był dla ciebie miły? Czy każda pani w sklepie była dla ciebie miła? Czy nigdy ci nie odburknęła, kiedy prosiłeś prosiłaś, nie wiem, o marchewkę czy pietruszkę? Czy nauczyciel w szkole nigdy na ciebie nie nakrzyczał, nie podniósł głosu, nie powiedział do ciebie czegoś nieprzyjemnym tonem przez cały okres twojej nauki w szkole podstawowej, średniej, gdziekolwiek tam indziej? Jestem pewna, jestem pewna, dam sobie rękę uciąć a nawet obie, chociaż wtedy nie wiem, jakbym miała pracować, że w którejś z tych sytuacji, czy u lekarza, czy u pani w sklepie, czy w szkole Znalazłeś się, znalazłaś kiedyś, że ktoś kiedyś powiedział Ci coś niemiłego, przynajmniej raz w Twoim życiu. Ale czy w związku z tym nie chodzisz już do lekarzy, nie kupujesz już nic w sklepach, czy rzuciłeś, rzuciłaś szkołę? No nie, zakładam, że nie. Wobec tego z wysyłania maili też nie rezygnuj, nawet jeżeli ktoś odpisze Ci w nieprzyjemnym tonie. Nie, to nie będzie miłe. Ale tak chcesz pracować w zawodzie korektora. Więc musisz powiedzieć autorom: Hej, tu jestem, poprawię wasz tekst, sprawię, że będzie jeszcze lepszy. Zrobimy to razem, popracujemy nad nim razem. Teraz uwaga będzie lokowanie produktu. W listopadzie 2021 roku przeprowadziłam webinar pod wdzięcznym tytułem: reklama w sieci: jak zdobyć zlecenia. Pokazałam tam na tym webinarze różne metody pozyskiwania zleceniodawców. Wszystkie wypróbowane przeze mnie: od wysyłania maili z CV i portfolio, przez prowadzenie strony internetowej i bloga, po działalność w mediach społecznościowych. Nie wartościuję teraz, która z tych metod jest lepsza, która jest gorsza. Ja wypróbowałam wszystkie. Zostałam przy tych, które najbardziej lubię, które sprawiają mi najwięcej przyjemności i które działają, procentują. Natomiast to od Ciebie zależy, którą drogą pójdziesz w zawodzie korektora. Na tym webinarze pokażę Ci wszystkie te drogi, a w zasadzie pokazałam, bo on już się odbył. Sporo tam było konkretów, sporo różnych sztuczek ułatwiających życie, sporo trików, które pozwolą ci się wyróżnić, również trików graficznych i sporo o inicjatywie wiele osób, miałam takie sygnały jeszcze w trakcie webinaru IPO zaczęło działać jeszcze w trakcie tego spotkania powstawały jakieś wizytówki, jakieś stopki do maila były zakładane profesjonalne skrzynki mailowe z profesjonalnymi adresami ktoś zaczął pracować nad swoim portfolio, rozrysowywać je nawet na kartce papieru, żeby ją potem przenieść do jakiegoś programu graficznego naprawdę nie miałam jeszcze Takiego webinaru, po którym miałabym tyle sygnałów świadczących o tym, że osoby, które słuchały, zaczynają od razu wprowadzać w czyn to, o czym powiedziałam. To nagranie już się odbyło, natomiast jest dostępne na stronie kurskorektytekstu.pl pod nazwą Reklama w sieci: Jak zdobywać zlecenia? Jest tam dostępne nagranie z tego webinaru, ponad dwie godziny treści, prezentacja, która wtedy była pokazywana, i e-book powebinarowy. Z treściami poruszanymi na webinarze i wieloma różnymi dodatkami. W zasadzie to można by go nawet nazwać workbookiem, bo jest tam też miejsce na Twoje notatki, tak żeby od razu można było przejść do czynu. W pakiecie masz też 10 króciutkich nagrań. O! Krótszych bądź dłuższych nagrań, na których pokazuję różne graficzne, niespotykane na co dzień sztuczki, dotyczące pracy w kanwie, w programie graficznym dostępnym online, w wersji darmowej, w wersji pro płatnej. Myślę, że możesz spokojnie zacząć od wersji darmowej i na podstawie tych 10 trików zacząć tworzyć Twoje pierwsze grafiki do mediów społecznościowych, albo swoje pierwsze portfolio, albo swoje pierwsze bardzo łatwe ładne CV albo stworzyć tam stopkę do maila czy jeszcze wiele, wiele, wiele innych rzeczy, a nawet uwaga stronę internetową. I zrobisz to bez w zasadzie żadnych umiejętności graficznych, bo Canva jest to program łopatologiczny, bardzo prosty. Jest to program, który jest wykorzystywany też przez profesjonalistów, natomiast skierowany głównie do amatorów. Jest tam mnóstwo szablonów, z którymi można zrobić cuda. I całkiem sporo mówiłam o nim na tym webinarze, nie bez powodu, bo naprawdę, naprawdę ułatwia życie. Wszystko to znajdziesz na stronie kurskorektytekstu.pl. Cały pakiet nosi nazwę Reklama w sieci, Jak zdobyć zlecenia, i czeka tam na ciebie, żeby pokazać ci, w jaki sposób przejść od słów do czynów. Krok 5: Szkolenie. Jeśli wykonasz wszystkie poprzednie kroki, nie odpadniesz po drodze. Nie zrezygnujesz i dalej będziesz mieć ochotę zostać profesjonalnym korektorem, profesjonalną korektorką i zechcesz dalej się rozwijać, to bardzo, ale to bardzo polecam Ci zdecydowanie się na profesjonalne szkolenie, na udział w profesjonalnym szkoleniu przygotowującym do zawodu korektora. Kilkanaście lat temu, kiedy ja zaczynałam przygodę z korektą, nie było jeszcze takich możliwości. To było w zamierzchłych czasach, kiedy miałam w zasadzie dwie drogi. Mogłam się uczyć albo sama, głównie z książek, albo pójść na studia. I wybrałam tę drugą drogę. Poszłam na studia o wdzięcznej nazwie Edytorstwo i Komunikacja Medialna. Na tych studiach nauczyłam się na pewno szybko czytać, ponieważ historia literatury była tam wiodącym przedmiotem. Lektur do przeczytania i opracowań do tych lektur było tyle, że naprawdę trzeba było szybko czytać i szybko robić notatki, żeby móc te przedmioty zaliczyć. No ale czy w pracy korektora mi się to później przydało, to nie wiem. Na pewno nie przydało mi się samo szybkie czytanie, bo umiejętność szybkiego czytania akurat korektorowi nie jest do niczego potrzebna, bo korektor ma czytać literka po literce, a szybkie czytanie polega na czytaniu globalnym, na przelatywaniu wzrokiem nad wyrazami. Gdyby korektor tak czytał, to te wszystkie mityczne literówki by mu umykały. Oprócz historii literatury, oczywiście, miałam też edytorskie przedmioty na studiach, natomiast dotyczyły one głównie edycji tekstów dawnych. Nawet w ramach pracy magisterskiej tworzyłam wydanie krytyczne albo pseudokrytyczne, bo tak to by wypadało nazwać, rękopisu XVII wiecznego. No, ale to też w pracy jakoś specjalnie mi się nie przydało. Żeby całkiem uczciwie do tego podejść, to muszę przyznać, że informatyka, którą mieliśmy na pierwszym roku, Rzeczywiście bardzo mi się przydała. Wtedy przerabialiśmy worda i przerobiliśmy go od deski do deski. Ja od tej pory bardzo się z wordem polubiłam, i to rzeczywiście bardzo w pracy korektora mi się przydało. No ale to powiedzmy, że był jeden przedmiot z wielu różnych, które przez 5 lat trzeba było zdawać mozolnie się ich uczyć. Na szczęście teraz w wielu miejscach studia edytorskie wyglądają już nieco inaczej, docierają do mnie takie sygnały, bo w Akademii Korekty Tekstu są też studenci edytorstwa albo absolwenci edytorstwa, czy studiów podyplomowych z edytorstwa, i rzeczywiście coraz częściej te studia mają coraz więcej wspólnego z praktyką. Natomiast to nie jest droga, którą musisz obrać dziś. Dziś masz już o wiele więcej możliwości. Możesz zdecydować się na szkolenia i warsztaty organizowane online. Takie szkolenia organizuje na przykład Polskie Towarzystwo Wydawców Książek. Organizują je też korektorzy, praktycy: Patrycja Bukowska, Sylwia Chojecka, Tomasz Bochański. Coraz więcej takich inicjatyw. Pojawia się w internecie. Możesz też przyjść na moje webinary, możesz zajrzeć na stronę kurskorektytekstu.pl i skorzystać z umieszczonych tam mini szkoleń. Możesz wreszcie przystąpić do Akademii Korekty Tekstu, czyli do kursu, na którym od A do Z uczymy się zawodu korektora, wychodzimy od spraw językowych, przechodzimy przez sprawy edytorskie, kończymy na kwestiach technicznych i organizacyjnych, łącznie z. Z reklamowaniem swojej działalności w sieci. Dużo czasu poświęcamy na warsztaty, na praktykę. Przez trzy miesiące trwania Akademii Korekty Tekstu przerabiamy w sumie kilkanaście, jeśli nie kilkadziesiąt tekstów różnego typu, różnych autorów, więc można od razu zacząć wprowadzać w życie zdobywane umiejętności. Informacje o kolejnych edycjach Akademii Korekty Tekstu znajdziesz oczywiście na mojej stronie ewapopielasz.pl w zakładce z kursami. Najbliższa edycja jest przewidziana na jesień 2022 roku. Nie będzie w roku 2022 edycji wiosennej, ponieważ planuję trochę zmian w Akademii zmian, które wymagają czasu. Ale myślę, że warto będzie na tę edycję jesienną poczekać, bo będzie jeszcze bardziej dopracowana niż cztery poprzednie. Liczba dostępnych szkoleń online z zakresu korekty tekstu może jeszcze cały czas nie jest jakoś bardzo oszałamiająca, ale coraz więcej w tym naszym korektorskim internetowym świadku się dzieje śledź konta korektorów na Facebooku, na Instagramie, dołącz do grup, które ci poleciłam w którymś z poprzednich kroków, między innymi do grupy po drugiej stronie książki, a wtedy na pewno tych inicjatyw nie przegapisz. Możesz wybierać szkolenia darmowe, darmowe webinary, darmowe testy, quizy. Naprawdę jest tego coraz więcej. A z czasem, kiedy uznasz, że to naprawdę jest Twoja droga i to jest Twoje miejsce w zawodowym życiu, możesz zainwestować w siebie, zainwestować w tę drogę i zdecydować się na jakiś kompleksowy, płatny już kurs. Miałam powiedzieć, że. Taki kurs będzie drogą na skróty, ale to nie byłoby dobre porównanie, bo trzeba będzie i tak przebyć tę samą drogę, nauczyć się tych samych treści, zdobyć doświadczenie. I czy pójdziesz na kurs, czy będziesz to robić samodzielnie, i tak trzeba będzie te wszystkie kroki przemierzyć. Tyle, że dzięki kursom, dzięki warsztatom, nie będziesz musieć robić tego samodzielnie. Kiedy przygotowywałam się do tego podcastu, do nagrania tego podcastu, przyszło mi do głowy takie nieco żenujące teraz, jak je czytam porównanie, ale zaryzykuję przedstawię Ci je. Porównałam te wszystkie kursy do takich dopalaczy, które będą w stanie Ci pomóc przejść nieco szybciej tę trasę, tę drogę do zawodu korektora. Każdy taki webinar będzie dla Ciebie jak założenie rolek na nogi. Każdy taki warsztat, na który się zapiszesz, taki warsztat, na którym będziesz mógł, będziesz mogła w praktyce przećwiczyć zdobyte wiadomości, będzie dla Ciebie tak jakby. Ktoś podrzucił cię na pacę ciężarówki, przejechał z tobą kilka skrzyżowań, żebyś mógł mogła wylądować już nieco dalej na tej drodze. A kiedy zdecydujesz się na tak kompleksowy kurs jak na przykład Akademia Korekty Tekstu, to będziesz mieć wrażenie, jakby ktoś cię wystrzelił w kosmos. I czasem to przeciążenie przy wystrzale może zadziałać lekko oszałamiająco, bo spadnie na ciebie nagle cały ogrom informacji, które trzeba będzie przyswoić, ale jak już złapiesz rytm, jak już się oswoisz z tym stanem nieważkości i z tymi przeciążeniami, to naprawdę, naprawdę będziesz mieć z góry całkiem niezłe widoki. Trochę żenujące jednak było co, ale niech zostanie, niech już zostanie. Zaprezentowałam pięć kroków, pięć kroków na drodze do zawodu korektora. Oczywiście, czy pójdziesz tą drogą, czy przemierzysz tę ścieżkę wykonując wszystkie te kroki, to zależy tylko od Ciebie, ale pewnych elementów naprawdę nie da się przeskoczyć. Musisz się spodziewać tego, że czeka Cię sporo nauki. Że nie ominiecie krok pod tytułem „zderzenie z rzeczywistością przy przechodzeniu od teorii do praktyki, a ja w zasadzie przy łączeniu teorii z praktyką, bo już wiemy, że od tej teorii nigdy nie odejdziemy, nigdy od niej nie uciekniemy. Możesz oczywiście przemierzać tę drogę samodzielnie, ale myślę, że warto będzie poszukać osób, które mogą ci na tej drodze pomóc, które mogą cię wesprzeć, które mogą podzielić się z tobą swoją historią, swoimi doświadczeniami, mogą odpowiedzieć na twoje pytania. Nie musisz się z tymi pytaniami borykać samodzielnie. W grupie naprawdę, naprawdę będzie raźniej. Nawet jeżeli nie łatwiej, to przynajmniej raźniej. A jeżeli tylko będziesz mieć taką możliwość, to skorzystaj z tej podwózki w postaci szkoleń. Wybierz rolki, wybierz ciężarówkę, albo zapakuj się od razu do rakiety i wystrzel w kosmos. Nie mam zielonego pojęcia, dlaczego zebrało mi się na te metafory, ale jakoś chyba tak działa na mnie ten temat, bo ja sama przez wiele lat mozolnie, no i właśnie sama. Przesuwałam się, stawiałam kolejne drobniutkie kroczki na tej drodze do zawodu korektora w tych prehistorycznych czasach, kiedy jeszcze nie było szkoleń, grup na Facebooku, warsztatów, na które można było się zapisać i w zaciszu własnego domu przećwiczyć sobie zdobyte informacje. I możesz mi wierzyć, że to wcale nie było łatwe. Tę drogę, którą przemierzałam, która zajęła mi kilka lat, kursanci Akademii Korekty Tekstu pokonują w kilka miesięcy i naprawdę świetnie sobie na tej drodze radzą. To nie musi tak długo trwać. Jeżeli marzycie się praca w zawodzie korektora, to czas zabrać się. Do działania, czas na inicjatywę. Piłeczka jest teraz po Twojej stronie. Nie trać nigdy z oczu celu, który czasem może być przysłonięty przez straszne liczebniki, przez jego wysokość przecinek i przez nazwy własne, odmiany nazwisk węgierskich, niemieckich, słowackich i polskich. Ale pamiętaj, że tam gdzieś jest Twój cel, to znaczy zarabianie na tym, co lubisz robić, zarabianie na czytaniu. I pamiętaj o tych pięciu krokach, które pozwolą Ci zostać korektorem. Źródła drukowane: 3. Źródła online: 3. Wsparcie grupy: praktyka i ewentualnie szkolenia. Stawiaj kolejne kroki w swoim tempie, wybierz swoją ścieżkę, bo wieloma różnymi, mniej lub bardziej krętymi drogami, można do tego celu dojść, a ja Będę stać gdzieś z boku w lesie za kulisami i będę ci na tej drodze kibicować. I zdarza się, że mm, jeszcze raz. Bo zapomniałam tej nazwy. Jak o się nazywa? Słownik poprawnej polszczyzny. Okej, okay, jeszcze raz. Wydawałoby się, że zawód korektora to jest zawód dla introwertyków, dla, człowiek, dla, dla człowieków. <laughs> Masakr. <laughs> Jeszcze raz. Człowieki, łączcie się. Kończę. Dziękuję.